Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło witać Państwa na drugiej części naszej rozmowy z panem profesorem Marianem Zembalą. Ja nazywam się Krystyna Schreiber i będę bardziej moderatorem niż osobą prowadzącą, ponieważ są z nami dwie moje uczennice, Natalia i Vanessa, i to one tę część rozmowy właśnie poprowadzą. Wiem, że mają przygotowane pytania, które są ważne dla ludzi młodych, dla uczniów, dla być może przyszłych studentów medycyny. I to właśnie od nich i od ich rówieśników najbliższe pytanie. Także ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam i już oddaję głos dziewczętom i panu profesorowi. Witamy serdecznie panią Vanessę i panią Natalię. Serdecznie witamy, dziękuję, że jesteście z nami. Drogie dziewczyny, witamy Was. To ja witam serdecznie w swoim imieniu. Ja się nazywam Natalia, jak już tutaj pani moja nauczycielka wspomniała, i wraz z naszą kochaną panią nauczycielką, panią Krystyną Schreiber i moją koleżanką Vanessą, mamy się dzisiaj przyjemność spotkać właśnie z panem Marianem Zembalą. Żeby jeszcze raz to przytoczyć, nasz gość jest wybitnym polskim lekarzem, kardiochirurgiem, profesorem nauk medycznych, a w roku 2015 był ministrem zdrowia oraz posłem na Sejm 8 kadencji i przede wszystkim jest pionierem polskiej transplantologii. Teraz oddam głos Wanessie, która też się przedstawi i powie parę zdań sobie. Ja nazywam się Vanessa, tak jak już Natalia wspomniała, jestem w klasie maturalnej, a po ukończeniu liceum planuję podążać na mojego dziadka, kardiotrakochirurga o pokuwa remensa, który pomagał w przygotowaniach do wywiadu. A jak się również okazało, miał okazję z panem pracować, kiedy to przychodził na praktyki do wrocławskiego szpitala. Dlatego chciałam zaznaczyć, że jest to wielki zaszczyt rozmawiać dziś z panem. Dziękuję, to wielka przyjemność dla mnie. Ukłony dla pani bliskich, bo dotykamy obszaru rzeczywiście wspólnego, który jest ciągle bardzo ważny i potrzebny w medycynie. Bardzo. Jestem do państwa dyspozycji. To zacznę. Przygotowując się do wywiadu, natknęłam się na informację, że priorytetem w pana życiu było budowanie szpitala, a nie domu. Wiele osób, które słucha dzisiejszej rozmowy, włączając mnie osobiście, myśli o medycynie, pragnie zostać lekarzem. Dlatego chciałam zapytać, czy pan jako chirurg uważa, że lekarz zawsze zostaje postawiony przed koniecznością wyboru rodzina, a pasja? Czy też może według pana istnieje możliwość pogodzenia tych dwóch odrębnych aspektów życia? Bardzo ważne pytanie. Dziękuję pani. Chcę powiedzieć szczerze. Proszę państwa, mówię to moim studentom i odpowiem teraz pani. To nie ma konfliktu. Mówię moim młodym studentom, tak jak dzisiaj rano powiedziałem studentom szóstego roku, kochani, pamiętajcie, jeżeli chcecie być dobrymi lekarzami, a chcecie, bo każdy chce, dobrymi nauczycielami, to warunkiem, żebyście dobrze funkcjonowali, jest harmonia w domu. To nie jest takie proste, bo czyli patrzcie na swojego przyszłego męża, żonę w kategoriach pewnego budowania wspólnoty, pewnej harmonii, synergii, bo jeżeli okaże się, że jest dysharmonia, konflikty, to niestety olbrzymia ilość energii niepotrzebnie idzie w poboczne tory. I odpowiadając na pani pytanie, jestem głęboko przekonany, że można i trzeba budować, można wybrać medycynę, także specjalność zabiegową i zachować należyty priorytet dla rodziny i dla najbliższych. Oczywiście warunek jeden, że druga strona, mąż, żona, musi z pewnym zrozumieniem podejść do tego, że jednak, przepraszam za słowo, pierwszym jest pacjent. I to jest szczere, prawdziwe. I zawsze tak było i zawsze tak musi być. Bo proszę państwa, jeżeli, i to dotyczy każdego lekarza, nie dzielmy na lepszych, gorszych, każdego. Człowiek przychodzi do domu szczęśliwy po pracy, kiedy wie, w specjalnościach zabiegowych to jest szczególnie, że nie tylko mu nikt nie umarł, ale idzie dobrze, przebieg niepowikłany. I odwrotnie, kiedy idzie niedobrze, to proszę nie wymagać, żeby nagle siadł z żoną w samochód i pojechał na weekend. On zwariuje,
Dlatego mówi kochanej żonie, słuchaj kochana, ze względu na chorych, ty to rozumiesz, ja muszę zostać. I wtedy druga strona z należytym zrozumieniem wie, że wtedy jest to właściwe rozumienie. Proszę Państwa, tak jest zawsze. Pracowałem za granicą wiele lat i obserwowałem pracę wielkich lekarzy, znakomitych w różnych miejscach. I czy to było w Stanach Zjednoczonych, czy w Stanford u profesora Normana Shumway'a, kiedy zawsze pierwszy był chory. Tak samo było we Wrocławiu u profesora Broza, tak samo było w Zabrzu u profesora religii. Chory był święty, koniec. Wszystko, resztę religia nie interesowało, jak żeśmy rozpoczęli działania. Powiedział, macie być dzień i noc i koniec. A myśmy musieli spokojnie naszym kochanym żonom powiedzieć, kochane i kochani, na razie musimy wytrzymać. Stąd to określenie. Ale jest jeszcze druga strona medalu, że udane małżeństwo jest jak katalizator, jak dodatkowe źródło energii. Człowiek przychodzi do domu szczęśliwy, no chce się szczęściem podzielić z kimś bliskim. To jest ta radość największa. Miłość, nawet ta najpiękniejsza, w pewnym momencie wyrastająca z zauroczenia, przekształca się w taką poczucie bliskości z drugą osobą, z której chcemy się podzielić radością. Tą radością w pracy bez zanudzania, tą radością w przeżyciu, w tym, co robimy, co planujemy, wypić herbatę, cieszyć się. I wtedy, jeżeli nie ma tej harmonii, jest dużo, dużo trudniej. Pani Vaneso, tak ja myślę. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz przejdziemy do pytania bardziej na temat medycyny i chirurgii. Czy jest jakiś szczególny aspekt, dziedzina, problem, który w Pana odczuciu powoduje, iż polska medycyna odbiega od reszty świata? Czy też może wręcz przeciwnie? Czy są takie aspekty, w których to my Polacy jesteśmy lepsi od reszty świata? Droga Pani Natalio, chciałbym odpowiedzieć tak, jak czuję i odpowiem tak. Jest prawdą, że przez wiele lat polska medycyna odbiegała od tego, od takiej europejskiego poziomu. Oczywiście zawsze znajdą się wytłumaczenia, mniej lub bardziej sensowne. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że prawdą jest, że nowoczesnej medycynie potrzebna jest infrastruktura, czyli sprzęt, który umożliwia osiągnięcie tej wspinaczki. Jeżeli wspinamy się na K2, to wiadomo, że bez zabezpieczenia sprzętowego nie zdobędziemy szczytu, oprócz doświadczenia. Ale z drugiej strony nie jest prawdą to, co często słyszymy i reaguje, jak niektórzy mówią, a my byśmy zrobili wszystko, gdybyśmy tylko mieli pieniądze i to nieprawda. Pieniądze nie są rozwiązaniem. Trzeba mieć więcej chęci i nie wstydzić się uczyć od mądrzejszych. Dlatego moim studentom mówię, Państwu również, że nie jest dramatem, wręcz, że młody człowiek po skończeniu matury czy w ramach Erasmusa uda się na roczne, półroczną naukę języka, ale i przy okazji kultury danego kraju. On wróci lepszy, bo pamiętajmy, że wielokulturowość jest bogactwem, a nie przywarą. To, że czytajcie Tokarczuk, kochani, czytajcie ją i studiujcie nie tylko Księgi Jakubowe, cudowna książka, ale studiujcie. Ja czytam teraz Gogola, wróciłem, bo czytałem opowiadania Gogola, byłem zachwycony, jak miałem w szóstej klasie. Teraz wróciłem do Gogola i czytam Szynel i wszystkie kolejne zapiski staroświeckie, inne cudowne opowiadania. One, jak się czyta, wszystkie mają ten podtekst jakby myślenia, że w związku z tym, odpowiadając na Pani pytanie, trzeba samemu chcieć więcej. Chciał więcej religia, chciał więcej Nielubowicz, chciał więcej i dlatego weszli na szczyty. I mało tego, nie tylko weszli, ale pokazali nam, że trzeba się starać.
Każdy z nas ma ambicje. Czasem reaguję, kiedy słyszę, że chory musi jechać na operację kosztowną za granicą. Na to patrzymy w dwóch aspektach. Po pierwsze, nikt nie jest omnibusem gotowym zrobić wszystko. I uczciwie trzeba powiedzieć, że są ośrodki, które są lepsze od nas, odpowiadając na pani pytanie. Ale jednocześnie zadaję pytanie, co ty zrobiłeś, żeby zrobić chociaż krok naprzód w tej dziedzinie i coś zrobić. Pani konkretne pytanie, czy są dziedziny, które są, jesteśmy bardzo dobrzy. Proszę mi wierzyć, nie potrafię tak doraźnie wskazać tych dziedzin. Są obszary, w których jesteśmy rzeczywiście dobrzy, jak to się mówi, i cytowani. Gdybym miał wskazać konkretną dziedzinę dzisiaj, to musiałbym się troszkę zastanowić, natomiast nie chciałbym wskazać konkretnej. Ale mogę powiedzieć tak, że średni poziom medycyny polskiej oceniam jako poziom europejski. Czego brakuje polskiej medycynie? Trochę, oprócz dbałości o infrastrukturę, empatii wśród leczących. Wydawałoby się to banalne, ale empatia, to umiłowanie chorego, jest świętością, jest religią. Nie trzeba się tego wstydzić. I to tego jest ciągle za mało. W związku z tym pytanie, czemu za mało? Czy my, nauczyciele, za mało wyzwalamy tych pozytywnych uczuć wobec naszych pacjentów? To jest rzeczywiście problem. Wierzę, że wracając że COVID troszkę nas okaleczył, na pewno nas wszystkich okaleczył, pozamykał w ciasnych pomieszczeniach, ale na pewno zwiększył nasze receptory wrażliwości. Bo wszyscy mamy świadomość, że niedużo trzeba, żeby w społeczeństwie dobrobytu, mniej lub bardziej zdefiniowanego, nagle niedużo trzeba, żeby jakiś nie najmądrzejszy wirus, który mutuje złośliwie, spowodował aż takie zamieszanie w świecie. Także wśród najbogatszych potęg, które do niedawna, trzeba to wyraźnie powiedzieć, przecież medycyna amerykańska, ale także skandynawska, ale także niemiecka, ale także holenderska, to medycyna brytyjska, która mogła śmiało powiedzieć, my się niczego nie boimy. My jesteśmy tak silni, że żadna choroba, która przyjdzie, potencjalnie nam nie zagraża. I co? I przed Wuhan wirus, który kompletnie zmiótł to wszystko, białe flagi wieszał Nowy Jork, Bergamo, silna Lombardia, czyli najlepsze ośrodki medyczne we Włoszech, czyli Mediolan, Bergamo i Brescia, te okolice, które znamy. Więc to wymaga wszystko pokory, ale nie możemy być, jak mnie uczono, pracowałem wiele lat w Holandii, w kraju, który niesłychanie cenię. Cenię Holendrów za ich pragmatyczność, podejście do drugiego człowieka i wszystkich zachęcam, moi drodzy, żebyście korzystali z tych możliwości, jakie daje Erasmus. Jechali, dowiedzieli się, wrócicie lepsi, wrócicie mądrzejsi. Bardziej będziecie kochać swój własny kraj, swoją szkołę docenicie, bo przecież moje dzieci wysłałem. Chciałem bardzo, to jest naturalne, każdy rodzic, przepraszam za szczerość, chce, żeby jego dzieci były lepsze w dziedzinach, w których on sam jest słaby albo czuje się z pewnymi kompleksami. W związku z tym wysłałem na siłę, oczywiście dzieci to zaakceptowały, moje starsze dzieci, na taki program, który wtedy był realizowany, Exchange Student do Stanów Zjednoczonych na rok. Córkę wysłałem do Connecticut, nie wysłałem, bo to było typowanie, ale córkę Joannę, iberystkę. A kiedy zadano mi pytanie, organizacja, gdzie wysłać syna, o ile o córkę, bardzo starałem się, żeby była blisko, żebym w każdej chwili mógł ją wesprzeć,
to syna powiedziałem, gdzie chcecie, wysyłajcie Michała. I wyląduje w Wyoming kowbojskim, proszę Państwa, używając słów niecenzuralnych, powiedzielibyśmy w pipidówie, przepraszam, pedagogów, ale ku zaskoczeniu mojemu, po roku czasu z tej high school wrócił, to a propos Pani pytań, Pani Vanesso, wrócił i proszę Państwa, w tej szkole, działając wśród Afroamerykanów, wśród Indian, wrócił z wielkim umiłowaniem przyrody, niespotykanym dotąd. Wrócił z większym zrozumieniem biochemii, która go zafascynowała właśnie tam, bo w tej szkole w Thermopolis, miejscu znanym z filmu Rain Man, taka sekwencja, może pamiętacie, to jest właśnie to Thermopolis, gdzie nie zamyka się mieszkań na noc, jak opowiada, bo nie boją się ludzie złodziei, wierzą sobie. W mieście, gdzie mieszkańcy są zakochani w przyrodzie i w szacunku do przyrody, tym szeroko rozumianym, on miał zajęcia advanced chemistry, biologii i wrócił zakochany w biologii, w biochemii i wybór medycyny stał się naturalny. W związku z tym nie bójmy się dać szansę dzieciom, tak jak robią Izraelczycy. Chcesz? Jedź, bracie. Trzeba zaufać im. I te studia Erasmusa dają gigantyczną szansę. Chcesz, młody człowieku, iść na El Camino? Idź. Wrócisz lepszy. Lepszy. Jestem przekonany, wrócisz lepszy. I w związku z tym, odpowiadając na Pani pytanie, droga Pani Vanesso, ale trzeba się brać za bary. Jak chcemy ten kraj poprawiać, a chcemy, bo to jest piękny kraj i muszę Pani powiedzieć, że wielcy geniusze medycyny nie wstydzili się tego kraju. Nie byli rodowitymi Polakami, tak jak wielki Epstein, urodzony w podwrocławskim mieście Jaworze, w żydowsko-niemieckiej rodzinie. Geniusz medycyny. On był dumny z pewnych polskich korzeni, tych wielokulturowych. My musimy do tego podejść, nie wstydzić się tylko, ale też nie być inwalidami, którym się nic nie chce. Trzeba coś w życiu zrobić, zanim się umrze, mówił profesor Gross prześmiewczo. Musisz dużo zrobić dobrego, zanim umrzesz, czy nawet myślisz o śmierci. Nie wolno inaczej. Więc musimy kreatywnie podchodzić. Szkoła uczy nas tego, dlaczego wybieramy cele wyższe. Nie wszystkie osiągamy, ale marzenia są po to, żeby je mieć i żeby je w miarę możliwości z pomocą rodziców, szkoły, otoczenia realizować. Tyle w tej sprawie. Przepraszam za przydługawą odpowiedź. Nie, no była to bardzo, bardzo ładna, bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale tak nasunęło mi się gdzieś, jak słuchałam pana profesora, to, co było powiedziane we wcześniejszych naszych rozmowach, że pomimo pandemii, tutaj padło pytanie ze strony Natalii, czym jakby polska medycyna działa dobrze, pomimo pandemii, z tego, co pan profesor mówił, ogromnie dużo zabiegów udało się jednak przeprowadzić w klinice w Zabrzu. Proszę Państwa, nie chciałbym odnosić się do Zabrza, przepraszam, nie chciałbym się odnosić do Zabrza, który jest oczywiście dla mnie czymś niesłychanie ważnym domem, ale takich dobrych szpitali w Polsce jest więcej. I proszę mi wierzyć, dobrych lekarzy jest bardzo wielu i Bogu dzięki, że tak jest. Mówię młodym studentom medycyny, młodym lekarzom, nie warto być niedobrym lekarzem bez empatii. Nie warto, bo sobie strzelasz w kolano, nie po polsku powiedziałem, ale sam sobie szkodzisz. Odpowiadając na Pani pytanie, myślę tak, że COVID mimo wszystko nie rozwalił nas kompletnie. W związku z tym nie rozwalił. Oczywiście ja mam czasem, wszyscy mamy problem, jak się słucha mediów, bo media w sposób czasem propagandowy nie pokazują prawdy obiektywnej, ponieważ news stał się produktem, żeby go szybko sprzedać, ale my musimy zachować pewną rozwagę i pewne proporcje, kierując się własnym sumieniem. Co to oznacza, żeby to odnieść do konkretów? W mojej ocenie, w całości sytuacji, jak porównuję
z medycyną włoską, szczególnie z medycyną Lombardii, jedną z najlepszych w Europie sprzed pandemii. Przecież ona została porażona. Nowy Jork porażony. Moi przyjaciele, których znam z Columbia Presbyterian w Nowym Jorku, powiedzieli, my się już podnosimy, wywieszamy białe flagi. A w Polsce to trzeba powiedzieć, nie wstydzić się. Nie wywiesiliśmy białych flag, chociaż ludziom było ciężko. Nie poddaliśmy się. Oczywiście wszędzie umarło wielu ludzi, można powiedzieć, zwłaszcza tych z obciążeniami, ale przecież wdrożyliśmy leczenie ratunkowe ECMO. Taki dobry szpital, przykład MSWiA z panem profesorem Piotrem Suwalskim, który w sposób fantastyczny z całym zespołem zaangażował tego szpitala MSWiA w Warszawie w ratowanie chorych także w czasie COVID-u. Chylę czoła i dziękuję za taką postawę, bo to jest postawa godna najwyższego szacunku. W związku z tym spokojnie, drodzy Państwo, zachowajmy wiarę w możliwości i avantiami idźmy do przodu. Podnośmy wezwania. Polska medycyna jest silna, będzie silna, bo cały kraj się na dobre zmienia. Oczywiście wierzę, że ta klasyczna, oczekiwana demokracja, którą rozumiemy i której nasi wielcy poświęcili życie i wszystkie przemiany, przywróci do nas w tej formie, jaką spokojnie oczekujemy. I trzeba patrzeć pozytywnie na te działania z każdej strony. Być otwartym na dobre działania i dobre sprawy. I to mówię z przekonaniem, bo Polska jest krajem, dla którego żyć, rozwijać się nie tylko warto, ale trzeba. Tyle mojego. I przyszłość dla was młodych jest w tym kraju. Chcę to podkreślić. I ducha nie gaście, bo to jest ten kraj, gdzie wasze marzenia są, mogą być i powinny być spełnione. Dziękuję bardzo. Tak, i ja już na koniec chciałam nawiązać do faktu, że uczestniczył pan w pracach nad sztucznym sercem z profesorem Religą. W związku z tym chciałam zapytać, w jakim stadium są badania i jak to nie sam pan profesor wie, obecnie rozruszniki serca są zminiaturyzowane. Więc czy sądzi pan, że jest możliwość, iż w najbliższej przyszłości sztuczne serce również będzie mogło mieć takie rozmiary, że będzie mogło zostać w pełni wszczepione do klatki pacjenta bez kabli zewnętrznych ani baterii? Proszę panią, po pierwsze chcę, żebyśmy wyraźnie podkreślili, że nie da się ani teraz, ani za kilkadziesiąt lat zastąpić idealnie własnego serca sercem całkowicie sztucznym, czyli urządzeniem. Dlatego, że mamy tu pewien problem, który jest i był do pokonania. Krew, która jest tkanką, jeżeli styka się z obcą strukturą niebiologiczną, krwinki, erytrocyty, krwinki białe, płytki krwi ulegają uszkodzeniom, tworzą się, rozpadają się, tworzy się hemoliza, tworzą się powikłania. Wychodząc z tych przesłanek, były niepowodzenia wielu badaczy, wielu firm ambitnych z tworzeniem sztucznego serca. I z tego powodu wybitny kardiochirurg francuski, profesor Alain Carpentier doszedł do wniosku, że trzeba zmienić koncepcję. Trzeba stworzyć urządzenie, które będzie całkowicie biokompatybilne, czyli wszystkie elementy tego serca, zastępczego serca, będą materiałem biologicznym. Wtedy nie dojdzie do uszkodzenia krwi, nie będą powikłania, nie będą zatory, bo co z tego, że pompa chodzi, a chory jest nieprzytomny, ma zator. I wymyślił urządzenie, które się nazywa Carmat, przez C, Carmat, francuska firma. Tak się składa, że my byliśmy dość blisko. Oczywiście to jest dzieło francuskich inżynierów i biotechnologów i chwała im za to. Ale muszę państwu powiedzieć, że taki zdolny inżynier kustosz z
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza wraz z zespołem współuczestniczył i był doproszony przez kolegów z Francji do stworzenia membrany biologicznej, ponieważ to serce, żeby tak krótko powiedzieć, ma tą cechę, że jest sterowane komory te biologiczne sterowane jest jak na razie urządzeniem najbardziej zbliżonym do naturalnego. O co walczymy? O to, żeby urządzenie można było wszczepić nie na rok, dwa, bo dzisiaj wszczepiamy sztuczne komory, które do 2 lat są w stanie dość bezpiecznie funkcjonować, ale potem zaczyna się las powikłań. Firma Karmat, i popatrzcie, testowała swoje urządzenia w dobrych ośrodkach francuskich i wychodziło to średnio, nie najlepiej. Dlatego zwróciła się do dobrego ośrodka, z którym współpracujemy my również, pana profesora Iwana Netuki z Pragi. Pamiętajmy, my często nie doceniamy naszych sąsiadów z ich potencjałem kulturowym, naukowym, mam na myśli najbliższych sąsiadów z Republiką Czeską włącznie. I Czesi tak prowadzili chorych na urządzeniu Karmat, że uzyskali bardzo dobre wyniki, o czym miesiąc temu państwo zapewne słyszeliście w mediach, że wyrazem tego było stanowisko Komisji Europejskiej, która udostępniła to urządzenie do stosowania już w innych krajach, jako bezpieczne. Odpowiadając na pytanie pani, odpowiem, czy miniaturyzacja jest możliwa? Jest wiele jeszcze, oczywiście już następuje, to urządzenie można schować i chowa się w klatce piersiowej. Do rozwiązania powstaje jeszcze problem, przepraszam państwa, problem przekazu energii, o co pani prosiła. Kabel jest źródłem możliwego zakażenia, ale drodzy państwo, pojawią się możliwości przekazania energii drogą teleładowania i już to nie będzie warunek. Tak jak widzieliście miniaturyzację stymulatorów, które wymyślił przypadkowo uczony profesor Lillehei, o którym pani mówi, i dzisiaj rozrusznik serca, czy kardiowerte defibrylator pozwala uratować wielu chorych, co dawniej było niemożliwe, tak w naturalny sposób, zapewniam panią, pójdzie dalszy rozwój nauki, a firma Karmat jest takim przykładem, że można. A przy okazji ciekawostka. Wyobraźcie sobie, kiedy zaprosiłem profesora Alain Carpentier do Polski, to Carpentier, bardzo znany na świecie naukowiec i kardiochirurg, początkowo nie bardzo chciał przyjechać. Sekretarka jego, z którą rozmawiałem, tłumaczyła, że jest tak zajęty, że nie może. I nie wiedziałem, co zrobić, używając języka uczniowskiego, przepraszam, jako przynętę, żeby jednak przyjechać. I powiedziałem sekretarce, profesora Carpentier, powiedziałem, proszę przekazać panu profesorowi, że przedstawię mu osobę, która pierwsza w świecie opracowała patent na sztuczne, biologiczne serce. I tylko tyle powiedziałem. Mój francuski był niezły, powiedziałem. I nic więcej. Po 2 godzinach jest telefon, profesor Carpentier, z którym wcześniej się spotykałem, dzwoni i mówi, słuchaj, jaki to jest patent? Czemu ja o tym nic nie wiem? Ja mówię, no tego nie wiem, czemu pan profesor nie wie, ale ja znam człowieka, nazywa się profesor Tomasz Cieszyński, jest chirurgiem z wykształcenia pracującym we Wrocławiu u profesora Brosa, miałem przyjemność z nim pracować. Ojciec profesora Tomasza Cieszyńskiego to słynny twórca polskiej stomatologii, zamordowany na Wzgórzach Wóleckich wśród tych 11 lwowskich profesorów. I proszę państwa, Carpentier, jak słyszał, że jest taki patent, wysłałem mu wtedy przesyłką kopię tego patentu. Później
Dwa tygodnie później dostajemy list, że profesor Carpentier przyjeżdża. Oczywiście przyjechał do Polski, poznał profesora Cieszyńskiego. A więc znowu, moi drodzy młodzi, nie święci garnki lepią. Profesora Cieszyńskiego będziemy 28 maja w Zabrzu w sposób szczególny czcić. Nie boję się tego powiedzieć. Świętować, lepsze słowo. Mianowicie on pierwszy w świecie wymyślił wraz z wrocławskimi fizykami echosondę serca, do badań serca, zapoczątkowując nową erę diagnostyki. A był chirurgiem, który skończył dodatkowo chemię na Politechnice Wrocławskiej i Śląskiej, krystalografię. Można. Jak się chce, można. W związku z tym, odpowiadając na pani pytanie, jestem optymistą i kolejny rozwój, w którym udział, jak pani wie, też i Polacy mieli. Cieszyński wspomniany, bo przez jego patent, będziemy o nim mówić 28 maja, ci z państwa, którzy będą zainteresowani do muzyki i tańca w Zabrzu, wierzę, że pandemia nam tego nie zaburzy. Już zapraszam zainteresowanych, a inaczej to będziemy w transmisji online. Zapewniam pana Artura, że wyślę link, żeby również mógł państwu wysłać, udostępnić bezpłatnie, bo to będzie taka miła uroczystość, sympatyczna, nigdy dosyć takich dobrych wiadomości. A zatem bądźmy optymistami. Świat naturalny jest, że ludzie zdobywają K2. Widzicie państwo, kto by powiedział 3 lata temu, konia z rzędem temu, kto by powiedział, że K2 zdobędą ci Sherpowie, których do niedawna wszyscy uważaliśmy, że są zdolni tylko do bycia tragarzami, a nie do samodzielnego wyczynu. Tymczasem zawstydzili nas w jakiś naturalny sposób i ze śpiewem, bo prześpiewali hymn Nepalu, małego państwa demokratycznego na granicy z Chinami i Indiami. I drodzy państwo, i co bardzo ważne, chcieli podkreślić solidaryzm, dlatego wchodzili razem, żeby nie było poczucia egocentryzmu. Zdobyli szczyt, który był nie do zdobycia. Można. W związku z tym ducha nie gaśmy, tak powiedzmy. Bądźmy dobrej myśli, wygramy z pandemią. Wyjdziemy lepsi, mądrzejsi, bardziej empatyczni dla drugich, dla bliźnich. To już jest pewna wartość, która docenimy normalność, która w pewnym momencie, jak w tym wierszu Różewicza, szarość nas męczyła. Tymczasem zauważymy, że normalność, ta dobra rodzina wielopokoleniowa jest wartością, z której trzeba się cieszyć, nie frustrować. I to jest wielka sprawa, a więc wyjdziemy lepsi. Panie profesorze, jak słucham pana wypowiedzi, to takie piękne słowa jak właśnie empatia, jak pasja, bo gdzieś cały czas tutaj nam się tu przewijają te, no kojarzą mi się z tą cudowną czułością Olgi Tokarczuk, którą pan przywoływał. Oj, dziękuję, to jest, wie pani, to jesteśmy szczęściarzami, że mamy taką, nie tylko dlatego, że została noblistką, ale jak się czyta Księgi Jakubowe, ja muszę państwu powiedzieć, Księgi Jakubowe ja czytałem, jak byłem posłem w Sejmie, mieszkałem na Wiejskiej, w tym hoteliku sejmowym i słuchajcie, mam Księgę Jakubową jedną w domu, przyjeżdżałem na sobotę, niedzielę i jak przyjeżdżałem z Warszawy, moja żona mówi, czyś ty zwariował, przyjeżdżasz na 2 dni i znowu przed Księgą Jakubową, która jest cegłą, państwo wiecie. No, cegłą, tak, ale tak, mała książka nie jest. Ale proszę państwa, czytając tą książkę, czytałem tak, że na drugi dzień na niektórą komisję sejmową przychodziłem nie spóźniony, bo ja nienawidzę spóźniania, ale z podkorążonymi oczyma i no trudno. Tokarczuk jest magnesem i inni, którzy tworzą współczesną polską literaturę, Bogu dzięki, że tacy są w jakimś sensie nadzieją na polskie elity, na to, że te największe wartości przetrwają,
nowe pokolenie wychowane na Tokarczu, na księże Tischnerze, na chrześcijańskiej, nie boję się to powiedzieć, filozofii, bo ona jednak, czy nam się podoba, czy nie, przepraszam, szanując agnostyków, dekalog jest i pozostanie w mojej ocenie wzorcem, jak wzorzec w Sèvres postępowania etycznego i niczego mądrzejszego na razie nie wymyśliliśmy, co wcale nie oznacza, że agnostyk musi być a priori złym człowiekiem. To jest absolutnie nieprawdziwe, ale prawdziwy chrześcijanin musi cechować się empatią, bo popatrzcie tylko, bez przepraszam za pewne nadużycie może państwa cierpliwości, ale jak się czyta, a teologowie mądrzejsi to potwierdzą, to nie przypadkowe, że Marii Magdalenie poświęcił w Piśmie Świętym więcej słów niż jakimś lukrowanym obrazkom. W związku z tym, czy miłosierny Samarytanin, który jest dla mnie takim uosobieniem pewnego modelu lekarza w każdym czasie, w każdej przestrzeni. To jest najważniejsze. I to tym chciałbym się z Państwem dzisiaj nie tyle pożegnać, co zostawić jako pewne przesłanie. Po pierwsze, zwracając się do młodych. Jeżeli Was interesuje medycyna, technologia, każdy zawód jest piękny, nie wolno, wybierajcie ten zawód, który Was najbardziej fascynuje, to wybierajcie. Ważne, żeby go dobrze robić. Każdy nie ma jest ważniejszy, jeden, drugi, wszystkie są ważne, tylko aby go robić z pasją. Ducha nie gaście, marzeń nie gaście, rozwijajcie się, avanti amici raz jeszcze. Powiem amen, bo do wypowiedzi pana profesora to już nic nie można dopowiedzieć. Optymizm, pasja i piękne emocje. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Jako i społeczność szkolna, i goście też tutaj zaproszeni poniekąd przez pana Artura. No, dla nas jest to ogromne przeżycie i ogromny zaszczyt z panem rozmawiać, także bardzo dziękujemy. Dla mnie wielka przyjemność, przepraszam. Drodzy państwo, ponieważ jeszcze wypada złożyć życzenia, więc państwu, nauczycielom szkoły na Belwederskiej, uczniom, wychowankom, ich rodzicom, życzę dobrego roku, maturzystom szczególnie, patrzę tutaj na nasze panie, i aby ten rok, mimo trudnego czasu pandemii, jednak dał im wiele nadziei, entuzjazmu i radości. I wierzę, że tak się stanie. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. A panu, panie Arturze, pani profesor, dziękuję za przyjemność dzisiejszego wieczoru bycia z państwem. I mam nadzieję, cichą nadzieję, że być może za rok czy dwa, jak dożyjemy. Ja jestem po udarze, więc muszę być ostrożny w tym jakimś planowaniu, ale właśnie dlatego, że jestem po udarze i jakoś się trzymam, nie jestem przeszkodą, tylko jak mnie moi koledzy nadal w pracy potrzebują, w związku z tym to mnie trzyma, to ducha nie tracę, więc jeżeli się tylko będzie szansa, spotkamy się, już jesteśmy wstępnie umówieni, i będziemy, ale 28, drodzy państwo, obiecuję, pan Artur będzie miał link i ci, których fascynuje osiągnięcia Polaków, takich jak profesor Cieszyński, mocno zapraszam. Będzie miła uroczystość. Korzystajcie, kochani, z tego. Proszę was, dla zainteresowanych również będzie udostępnione. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za piękne pytania. Odwzajemniamy także dużo, dużo jeszcze dobra, które pan profesor nam tutaj wszystkim wnosi. I bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, moi drodzy. Do zobaczenia. Wszystkie. Do widzenia. Życzmy sobie zdrowia też. Natalia, coś chciałaś powiedzieć? Nie, ja się uśmiecham. Życzmy sobie zdrowia, a ponieważ naszym spotkaniem wyprzedzamy kolejne spotkanie z panem profesorem Bralczykiem i z panią Lucją Kirby, przypominam, 9 lutego. Drodzy państwo, fascynujące osobowości, już zachęcam bardzo, bo to jest, gratuluję takiej inicjatywy. To będzie gratka, ale chcę powiedzieć, że obok tych słów, które się
o których będziemy rozmawiać z panem profesorem także, bo tak się nam mówiliśmy, takie dziwne słowa, które powstały w czasie pandemii, to jednak słowem, które pasuje do dzisiejszego spotkania, jest czułość. A ono było powtarzane i odmieniane przez wiele przypadków. Czułość i empatia, tak jest. Czułość i empatia i służebność też, gotowość do służebności. A o tym mówił i Hrabal, o tym mówił papież Franciszek, o tym mówi Olga Tokarczuk. Tej czułości sobie życzmy i życzę jej, panu profesorowi, więcej od najbliższych, których też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zdrowie i czułość. Państwu dziękuję. Trzymajmy się zdrowo, kochani. Wygramy z pandemią, tylko spokojnie, z optymizmem w głowie i w sercu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Do widzenia. Dobranoc.